Witam wszystkich serdecznie na kanale MedMax, tam jestem oczywiście Max. Zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 10 gier na Androida dla małych dzieci. O! Mam syna, który ma 2,5 latka, spędzam z nim już praktycznie 3 tygodnie, więc jakoś ten czas po prostu muszę mu zarezerwować i go w jakikolwiek sposób urozmaicać. Nie tylko zabawą, niestety mój syn ma tyle zabawek, ale się praktycznie nimi nie bawi. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem mały, słuchajcie, miałem 4, 5, 6 resoraków, w tym jednego matchboxa i parę żołnierzyków takich malutkich, plastikowych i potrafiłem się bawić nimi praktycznie cały Boży dzień. W dzisiejszych czasach jest to praktycznie chyba niemożliwe, tak? Choć błędy, jakie popełniają rodzice, w tym właśnie ja, są takie, że się kupuje dzieciom dużo zabawek, bo po dzieciach ma ich dużo, to będzie zadowolony. Niestety jest to jak najbardziej błędne, słuchajcie, patrzenie na dzieci i na ich potrzeby. Im mniej ma zabawek, tym będzie więcej z tych zabawek korzystał i będzie uczył się kreatywności, słuchajcie. A im więcej tych zabawek mam, tym niestety kreatywność jest praktycznie zerowa, no bo kurwa, codziennie chciałbym mieć nową zabawkę, o, nie? A to nie tak, słuchajcie, to nie tak. I też patrząc na moje jakieś tam młodzieńcze lata, wspomnienia, no to jeżeli ja potrafiłem się, słuchajcie, bawić 4 reserokami i kilkoma żołnierzykami przez wiele godzin, no to dlaczego kurwa mój syn nie potrafi się tak bawić, prawda? To wszystko jest po prostu wina nasza, rodziców. Jeżeli dziecko jakąś zabawkę odkłada i się nią nie bawi przez jeden dzień, przez 2 dni, to od razu kupujemy mu kolejne 10, prawda? Że miał się czym zająć, żeby, no, żeby nam po prostu nie przeszkadzał czasami w naszych jakichś tam codziennych obowiązkach. Więc kupujemy tych zabawek coraz więcej. Ale dobra, taka mała, słuchajcie, dygresja dotycząca właśnie wychowywania dzieciaków. Nie chciałbym o tym mówić, bo każdy wychowuje jak chce, ale my też daliśmy mojemu synowi, naszemu synowi, tylko możliwość grania sobie, słuchajcie, w gry na takim tablecie. Już Wam pokazuję nawet jakim. O, to jest taki tablecik Huawei. O. I tam sobie po prostu działa na tym tableciku. Oczywiście wszystkie gry, jakie on ma, to są instalowane przeze mnie, wybierane przeze mnie. Ja później tylko i wyłącznie sprawdzam, nad jaką grą siedzi najdłużej, w jakie gry już nie gra i staram mu się co jakiś czas po prostu wymieniać, dawać mu nowe, żeby te zainteresowania jego po prostu też podtrzymywać na pewnym poziomie, no bo jak już jebnie tym tabletem o ziemię, bo nie będzie miał co robić, to wtedy ja nie wiem, chyba, będę musiał go zabierać chyba na skok, na spadochronie, żeby miał jakiekolwiek, wiecie, emocje. A gry niewątpliwie takie emocje też dostarczają. Fajnie te gry również też i potrafią uczyć. A uważam, że gry dobrane odpowiednio do wieku dzieciaków potrafią również spowodować, że będą się po prostu uczyć szybciej. Co też, to tam nawet zauważyłem po moim własnym synie, który jeżeli chodzi o zdolności ruchowe, prawo, w lewo się nauczył, góra, dół się nauczy, jak się mu powie skręć w lewo, to on wiedzie, gdzie jest lewo, wszystko na potrzeby gier, ale to też się mu przydaje, przyda mu się po prostu w późniejszym już etapie życia, potrafi już wymawiać nazwy imion swoich bohaterów w grach i tak dalej. Dobra, nie będę o tym, słuchajcie, mówił, nie ma na to czasu. Chciałbym, żeby ten filmik trwał jak najkrócej, a żeby zawierał więcej treści potrzebnych dla rodziców ewentualnie, a nie żeby słuchać mojego oględzenia. Dobra, to jest top 10. Te gierki, słuchajcie, to już tak praktycznie są takie stałe już od jakiegoś miesiąca. Niedługo będą te 3 ostatnie miejsca zwalniane. Będę dawał mu nowe gierki. A więc tutaj może się zmienić za miesiąc, za 2. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest takie top 10, które mój syn po prostu w te gry korzysta. O, wiadomo, od 1 do 10 to jest najmniej czasu poświęconych danej grze, żeby nie było. Postaram się pokrótce tylko Wam te gierki pokazać, niestety bez dźwięku z gry. Wszelkiego aplikacji, jakie ściągałem na tableta, nie rejestrują dźwięku z gry, tylko rejestrują sam ekran, a więc no niestety będzie trzeba się tutaj, że tak powiem, uzbroić w cierpliwość, samemu sobie ściągnąć i samemu sobie w nią zagrać. O, najlepiej by było. I tylko pokrótce, taki będzie krótki komentarz do każdej gry. I tyle, skończymy.
Dobra, słuchajcie, lecimy. Miejsce, a czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ex aequo, na miejscu 10 są dwie gierki, która jedna z nich po prostu niedługo już wyląduje w koszu, a przepraszam, już włączam. Dobra. Miejsce dziesiąte, Chill Climb Racing oraz Dzieci Monster Truck. Chill Climb Racing jak najbardziej grą jest, był kiedyś grą przez mojego syna ogrywaną praktycznie do oporu. Bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o pojazdy, bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o mapy, możliwość też upgrade'u swoich tam pojazdów. Niestety minus jest tego taki, że jeżeli upgrade'ujemy wszystko do poziomu maksymalnego, po prostu nie da się tymi pojazdami po prostu normalnie jeździć, bo one po prostu fruwają i niestety nasz kierowca ginie pod ciężarem swojego pojazdu. Niestety tak to właśnie jest. Ale ogólnie na sam początek jak najbardziej gra jest bardzo fajna, nie ma problemów z szybkim po prostu te monety szybko można je zbierać i później też te pojazdy upgrade'ować. Ogólnie gierka najbardziej na plus, natomiast ja mówię, tutaj już mój syn się po prostu nią, że tak powiem, powoli nudzi. No i jeszcze na miejscu 10 Dzieci Monster Truck. Gierka, no co mam o niej wam powiedzieć, no sympatyczna, fajna, ścigasz się tymi monsterami, tyle. Tutaj oczywiście pokazany jest taki filmik, który tutaj raczej nie jest taki dość prawdziwy, no bo to wszystko się dzieje zdecydowanie mniejszym tempem. Właśnie jeździmy po samochodach, rozwalamy samochody, skaczemy i tak dalej, i tak dalej. No i tyle przyjemności, słuchajcie, z tejże gry jest. Tutaj to jest też na miejscu 10. Teraz miejsce, słuchajcie, 9 to jest Car Wash, a więc mynia samochodowa, która jest po prostu uwielbiana przez dzieciaków, szczególnie przez mojego. Chciałem wam pokazać, jaką dokładnie ja mam wersję, natomiast nie udało mi się jej znaleźć, bo tyle tego jest, że dupa. Nie mogę znaleźć mojej miniaturki, mojej gry, a więc gry mojego syna, Maksymiliana. Gierki naprawdę, jeżeli chodzi o menu samochodowe, są przegenialne dla osób, dla dzieciaków, które po prostu lubią samochody, duże pojazdy, tak jak mój, traktory, ciągniki, kurwa, kombajny, tiry. Jak widzi gdzieś na ulicy, to po prostu jest w niebo wzięty, a jak jakaś gierka jest, gdzie może pokierować traktorem, to jest już w ogóle po prostu arcy szczęśliwy. Tutaj mój szwagier przy nas ma chyba 2-3 traktory, jak tylko i koparkę ma, i spychacz ma, i jak mój syn widzi, to po prostu no jest po prostu high life, nie? Bo tak wam powiem. Ale minie samochodowe jak najbardziej są na plus. Ja na pewno po pewnym czasie, gdy już mój syn minią samochodową Tom właśnie się znudzi, to na pewno będzie miał kolejną minię samochodową. Postaram się mu znaleźć jakoś po prostu lepszą, fajniejszą, bardziej kolorową, choć tą, którą ma, no to nie mówię, nie jest zła, bo tam można ją malować, pojazdy można sobie wybierać, samochody, później się je myje, później można je pomalować na różne kolory, dodawać różnego rodzaju jakieś ozdoby, a więc to jest taka, słuchajcie, atrakcja dla dzieciaków, ale mówię, na dłuższą metę nie za bardzo, ale to taki jest chyba druga jego mynia, a więc na pewno trzecia będzie zdecydowanie lepsza. Na miejscu 8. Gierka, o której powiedzieć wam nie chcę za dużo, bo na pierwszych dwóch miejscach są gierki również z tej firmy Outfit 7 Limited. To jest naprawdę gigantyczna firma założona przez Słoweńców, jego, on i ona. Tam później zostało to wszystko sprzedane Chińczykom i tak dalej, i tak dalej. To oni właśnie, słuchajcie, dzięki nim powstał właśnie serial w telewizji, którym nasze dzieci mogą oglądać. Na YouTubie są również mini odcinki tutaj związane właśnie z Tomem i z jego przyjaciółmi. Nie chcę się wygłupić, nie chcę wymieniać błędnie, bo po co? Tak, jeżeli chodzi o tą gierkę Talking Tom Jet Ski 2,
Zobaczyliście już tutaj trailer. Gierka bardzo fajna, bardzo fajna. Plusem tej gry jest to, że nie tylko się ściga właśnie skuterami i tych skuterów jest bardzo dużo do wyboru, można sobie tam je po prostu wymieniać, można jeździć właśnie tutaj różnymi postaciami, ale też plusem niewątpliwie wielkim, wielkim, chyba praktycznie największym jest to, że nie zbieramy tych wszystkich kryształków, kurwa, monet i innych dziwnych, cudnych rzeczy tak o, żeby je mieć, ale po to, żeby wyspę naszą rozbudowywać. No i tyle. Mój syn niestety w tą grę nie za bardzo gra tak dużo jak w inne od tej firmy, ze względu na to, że gra po prostu jest troszeczkę dla niego trudna, za szybka i faktycznie tak jest, bo nawet mi się zdarza bardzo często, że po prostu nie dopływam jako pierwszy. I jest to nie... A jeżeli ja nie mogę, no to mój syn chyba też raczej nie może, ale ogólnie gra jak najbardziej, słuchajcie, na plus. Myślę, że to kwestia po prostu czasu, kiedy mój syn po prostu dokładnie będzie wiedział tutaj, jak się steruje, że trzeba szybko i chyba tyle, nie? Dobra, to było miejsce, tu mieliśmy 10, 9, 8, teraz miejsce 7. Oczywiście rozmowy Gumimisia, praktycznie tego kolesia każdy zna, wszystkie jego piosenki dawno już są za nami. A więc tutaj niewątpliwie Gumimisz jest wielkim hitem mojego syna. Chciałem wam nagrać, jak ten Gumimisz dokładnie funkcjonuje, bo jedyną rzeczą, której mój syn korzysta, jeżeli chodzi o Gumimisza, to jest to, że on coś do niego powie, a Gumimisz dokładnie mu powtarza to, co on powiedział, i czasami jest tak, że mój syn po prostu sobie z nim rozmawia. No wtedy chyba ma jedyną osobę, która go rozumie. Tak sobie myślę, a więc, ale bardzo lubi czasami sobie do tego Gumimisia włączyć i sobie po prostu z nim pogadać, później się z niego śmieje i jest ogólnie jak najbardziej na plus. W tej grze również są takie minigierki, ale to takie minigierki chyba nie wiem kurwa dla kogo, nie mam żadnego pojęcia, mój syn w ogóle praktycznie mnie nie gra. Są tam jeszcze takie różnego rodzaju, słuchajcie, rzeczy, że można sobie tańczyć Gumimisiem, różnego rodzaju akrobacje, no ale najczęściej wykorzystywaną aplikacją w tej grze jest po prostu rozmowa z Gumimisiem. Lecimy dalej, miejsce 6, słuchajcie, gry samochodowe dla dzieci, budowa domu, myjnia, Goo Kids od firmy właśnie Go Kids, PEGI 3. Gierka dla mnie, słuchajcie, number one, przepraszam, number one, bo zawiera ona i myjnie, i traktory, i budowanie. Każda tam typu jakaś, to są takie misje, słuchajcie, tam możemy zbudować sobie dom, możemy sobie zbudować basen, możemy sobie zbudować jakąś inną atrakcję i zaczynamy, słuchajcie, od podstaw. Każdy pojazd się pojawia, którego najpierw musimy złożyć, później musimy zatankować. Może tutaj sobie odpalę i wam, niech sobie tu leci w tle. O, właśnie najpierw musimy go złożyć, później musimy go zatankować, później on wyjeżdża na przysłowiowe pole i wykonuje swoją część swojej pracy i później następuje ponowne wysyłanie poszczególnego sprzętu do budowania posiadłości, które po prostu wykonują swoją pracę, wracają, trzeba je myć i tak dalej, i tak dalej. Mój syn tą gierkę naprawdę bardzo, bardzo lubi i praktycznie chyba wszystkie już misje i podmisyjki sobie zrobił, ale też do niej często wraca. Miejsce 5, Monster Truck Games for Kids 2. Słuchajcie, gierka niezbyt może fajna, jeżeli chodzi o same wyścigi, choć nie ukrywam, że mój syn bardzo lubi sobie czasami nimi pojeździć. Bardzo duży wybór jest tych różnych Monster Trucków, ale najlepszą rzeczą, która się trafiła w tej grze, jest taka aplikacja. Tam jest jeszcze takie, są dużo jest minigierek, natomiast najlepszą, którą mój syn uwielbia, z której korzysta, jest po prostu kolorowanka. A my sobie kolorujemy Monster Trucka na różnego rodzaju kolory. Mój syn to po prostu uwielbia. Pytałem się go, co takiego fajnego w tym jest, no ale jeszcze, że tak powiem, nie potrafimy się do końca dogadać. Ja japońskiego nie umiem, on polskiego chyba jeszcze też za bardzo nie, więc w tym tutaj są pewne problemy. Dobra, miejsce 4, słuchajcie. Galaxy Attack Alien Shooter, gierka,
którą mu zainstalowałem. Praktycznie ona miała być do mnie kierowana, bo chciałem powrócić do tych gier z dawnych lat, gdzie się chodziło na dworce PKP i się grało w te wszystkiego rodzaju konsole stacjonarne, flipery, chuj, ja nie pamiętam już. I też właśnie była taka gierka, gdzie się takim samolocikiem leciało i się zabijało te różne kosmitów. I chciałem mu to, i chciałem sobie po prostu sam w to zagrać, natomiast mój syn bardzo, bardzo, bardzo napierał, żebym mu to odpalił. I faktycznie gierka mu się spodobała, więc wielkim plusem jest to, że po prostu możemy sobie zagrać, nie tylko i wyłącznie robić misje, bo misje zazwyczaj robię ja, natomiast mój syn korzysta później z tych wszystkich bonusów pozamisyjnych, a więc tam można sobie po prostu wybrać dany statek, który ma tam jakieś, nie wiem, jakieś tam swoje plusy, ten strzela ogniem, ten kurwa zieje laserami i takie inne dziwne rzeczy, sobie po prostu gra i jest z tego zadowolony, więc to taki, słuchajcie, jest jedyny plus, ale myślę, że ta gra faktycznie po prostu jest, tutaj jak najbardziej się zgadzam, PEGI 7, choć mój syn, nie ukrywam, wie, przed czym ma uciekać i co ma zbierać, natomiast tutaj no nie zawsze mu to, że tak powiem, się udaje, ale jest to gierka, którą bardzo często włącza, bardzo często w nią gra, może krótko, ale intensywnie, o tak. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do miejsca trzeciego. Subway Surfers od studia Cybo Games. Gierka, słuchajcie, została pobrana z tego, co tutaj wyczytałem, 2,7 miliardów. Słuchajcie raz. Szok, kurwa. Istny szok. Gierka rewelacyjna. Mój syn Max bardzo lubi w nią grać. I mniej więcej czas spędzany, ten top 3, jaki teraz wam pokazuję, to są mniej więcej czasy bardzo do siebie zbliżone, bardzo do siebie zbliżone, natomiast wybrałem gierkę, którą uważam, gdy jak on gra, jak on się zachowuje i w której grze przeżywa największe emocje, na pewno to nie jest ta gra, są te dwie na miejscu pierwszym i drugim. Natomiast tą grę również gra, no również ją uwielbia i lubi, natomiast no tutaj musiałem coś wybrać. No i na miejscu trzecim właśnie jest ta gierka. Zajebisty chłopak, zajebista dziewczyna, którzy zbierają różnego rodzaju jakieś tam bonusy. Przede wszystkim monety, skaczą po wagonach, uciekają przed wagonami, dodatkowo są różnego rodzaju gadżety, jakieś deski, na których można się poruszać. No i naprawdę, no tutaj trailer sami widzieliście, więc myślę, że tutaj każdy mniej więcej będzie chyba wiedział, o co w tej grze chodzi. Nigdy nie sądziłem, że mój syn będzie lubił tego właśnie typu gry, surfery, ale po prostu uwielbia. Po prostu uwielbia, szczególnie, że ta gra jest po prostu kolorowa, z fajnym tutaj nagłośnieniem, dużo akcji, dużo się dzieje. I też przede wszystkim dla mojego syna ważne jest to, że może używać po prostu jednego palca, więc prawo, w lewo, skok, skłon i tyle, słuchajcie, i tyle radości. I popija sobie piciem i sobie gra, kurwa, no i jest sympatycznie i jest fajnie, prawda? Jedynym minusem tejże gry jest to, że nie ma tutaj czegoś takiego, że na jakiś konkretny cel trzeba zbierać te wszystkie monety. W tych
grach na pierwszym, na drugim miejscu taki cel jest, o czym za chwilę wam powiem, natomiast takiego celu za bardzo, że tak powiem, nie widzę. I tyle. To jest taki mój osobisty. Natomiast od razu mówię, to są moje subiektywne oceny i opinie, natomiast w tym odcinku, w tym filmie się liczy po prostu ocena mojego syna. On tą grę po prostu lubi i już. Dobra, miejsce, słuchajcie, drugie, ale to zobaczcie sobie trailer. Co tu dużo mówić, słuchajcie. Kolejna gra od studia Outfit 7 Limited. Mniej więcej to samo, co Talking Tom na skuterku. A to jest Talking Tom Gold Run, a więc zbieramy złoto. Gierka przerewelacyjna. No, co mam dużo mówić. Mój syn ma 2,5 roku i w tą grę po prostu uwielbia grać na zmianę z miejscem pierwszym. No, nie wiem za bardzo, jak tą grę mam wam przedstawić. Oprócz tego, że jest po prostu przesympatyczna, przezabawna, graficznie po prostu rewelacyjna, odgłosy są też również doskonałe. Zbieramy złoto na jakiś cel, a więc musimy odbudować naszą wyspę, jakieś tam mapkę, którą musimy odbudować, żeby żeby nam się odkryła kolejna postać. Co wam dużo mówić, no trailer sam wam pokazuje, jaka ta gra jest. Tutaj te zdjęcia również odzwierciedlają jak najbardziej całą tą gierkę. Zagrajcie sobie sami, zobaczcie, naprawdę powiem wam, że warto. Naprawdę warto i chyba są to... Nigdy nie sądziłem, że dla dzieciaków można zrobić taką, słuchajcie, grę. I to samo się tyczy, słuchajcie, miejsca pierwszego, ale zanim to pokażę i powiem, znaczy to już widzicie, ale powiem, to zobaczcie sobie trailer miejsca pierwszego. Tak jest, słuchajcie, to jest kolejna odsłona Talking Tom Gold, a to jest Talking Tom Hero Dash Run Game. Od tego samego studia Outfit 7 Limited. Co tu dużo mówić, słuchajcie. To jest mniej więcej ta sama gierka co Talking Tom Gold. Natomiast tutaj mamy z tych naszych postaci zrobionych takich heroesów. I no, gra przegenialna. Sam nią gram, naprawdę gra jest dla mnie udana. Są cele, człowiek wie, po co zbiera te dziecko, jego złoto, choć dziecko jeszcze nie wie do końca, po co zbiera, natomiast później się cieszy z tego, że wchodzimy, bo mamy takie miasta, które musimy zdobywać, poszczególne przyczółki danego miasta, za monety, za bursztyny. To nie ma tak, że bursztynów nigdy mieć nie będziemy, otwieramy pewne skrzynki, które tam się pojawiają za darmo, co jakiś czas się otwiera, tam są właśnie bursztyny. No wiadomo, gdyby się miało pieniądze i gdyby się chciało, żeby ta gra skończyć w mgnieniu oka, tak najbardziej można wydać pieniądze i tyle. Natomiast to ja nigdy tak, i nie tylko jeżeli chodzi o gry na PC, w które ja również sam gram, jakoś nie jestem skłonny do wszelkiego typu płatności, znaczy do mikrotransakcji nigdy nie korzystałem i korzystać chyba raczej nie zamierzam. Jeżeli gra jest taka, że tylko i wyłącznie mikrotransakcjami można przejść dalej pewne etapy, no to w ogóle w nią nawet nie gram, nie zabieram się, no bo dla mnie jest to po prostu złodziejstwo, no i tyle. To jest takie moje prywatne zdanie. W tej grze i grze poprzedniej nie ma absolutnie takiej obawy. Oczywiście można wydawać pieniądze, ale nie trzeba. No, bo zbieramy złoto, trzeba grać. Ta gra się tak naprawdę tak się rozpędza. Jest coraz szybciej. Dla mnie osobiście muszę wam powiedzieć, że czasami naprawdę jest mega ciężko. Mapy są przeróżniste, tak samo jak w Talking Tom Gold, pod wodą, smoki, no po prostu cud. No dla mnie osobiście, uważam, że są to po prostu gry number one, które z pewnością dzieciaczkom 2 latka wzwyż w zupełności wystarczą, będą się bawić po prostu znakomicie, rewelacyjnie przez długie tygodnie, jak nie miesiące. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o
o takie top 10 gry na Androida dla dzieciaków. Mam nadzieję, że komukolwiek ten film się przydał. Myślę sobie, że tak za miesiąc, za dwa zrobię kolejną top 10, bo będziemy niedługo gry wymieniać, sprawdzać, i jakieśkolwiek zostaną na dłużej, to wtedy może zrobię taką aktualizację top 10. I tyle. A teraz już dla osób, które oglądały ten filmik do końca, chciałem tylko jeszcze tutaj powiedzieć, że zapraszam Was serdecznie na mój drugi kanał, który już jest na moim kanale, w kanałach polecanych jest mój drugi kanał. Tam niedługo się pojawi już pierwsze filmy, już zabieram się za montaż, już praktycznie najgorsza rzecz to może nie, ale najbardziej pracochłonna została wykonana. Teraz jest taki bardziej czasowy tutaj problem, bo montaż tej serii będzie zajmował naprawdę dość sporo czasu, do momentu aż się po prostu nie rozkręcę i się nie wdrożę w ten taki już taką, wiecie, że będzie wszystko mi szło po prostu gładko. Mam nadzieję, że tamten kanał będzie się większości osobom podobał, bo tam będą się pojawiać tylko i wyłącznie gry polskich studii, ale w większości studia niezależne, a więc gry niezależne, na których chciałbym się bardzo skupić i pokazywać, opisywać, omawiać historię studia, historię gier. I mam nadzieję, że to jakoś Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o nazwę tamtego kanału, to też tutaj się nie przyzwyczajajcie, to nie będzie ona dokładnie taka. To jest siódmy raz, gdzie już została nazwa zmieniona, a niedługo będzie też i ósmy raz, więc cały czas po prostu myślę nad tym, jak nazwę kanału dobrać odpowiednio do treści, do kontentu, który będzie na moim kanale. Z Wami się żegnam, serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, że lajkujecie moje filmiki, że jest Was coraz więcej, a ci, którzy nie oglądają, a ci, którzy chcą się dowiedzieć, kim ja jestem, ile zarabiam dzięki Wam, to zapraszam Wam na moje filmiki YouTube kontra YouTuber. Tam są takie dwa ostatnie filmiki właśnie pokazujące mój kanał od środka. Chcę być transparentny, Wam pokazać, czy człowiek robi to dla pieniędzy, czy po prostu dla siebie samego. Mam nadzieję, że udowodniłem Wam, że przy takich zarobkach, jakie mam, wszystko, co robię na moim kanale, jest to po prostu robione hobbystycznie i tyle. I z tego jestem zadowolony i dumny. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.